postanowiliśmy kontynuować to i w tym roku chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich kibiców Lechii Gdański, nie tylko, ponieważ spodziewamy się świetnych zespołów i z naszej ekstraklasy i mniejszych akademii, które prezentują również wysoki poziom. Są też drużyny z zagranicy, także chętnych zapraszam 15-16 czerwca do naszego domu na stadion przy ulicy Trauguta 29. Jest kilka świetnych zespołów, jest to piłka dziecięca, młodzieżowa, także na pewno tym chłopakom nie zabraknie ambicji, na pewno będzie wiele emocji, pewnie i łez, pewnie i krwi, także tak jak powiedziałem, piłka młodzieżowa jest przepiękna do oglądania, tym bardziej tutaj u nas, w naszym domu, na naszym pięknym stadionie. No nie każda drużyna ma możliwość konfrontowania się z zespołami z ekstraklasy, z najlepszej akademii w Polsce. My mamy taką możliwość co chwilę spotykać się z najlepszymi drużynami, a jeszcze jak przyjeżdżają drużyny z zagranicy na nasz turniej, to tym bardziej jest mobilizacja dla nas, zarządzających akademią, a dla chłopców wielka przyjemność. Z wynikiem sportowym to jest różnie. My uczymy przede wszystkim dzieci sportowej postawy, postawy fair play. Wynik w szkoleniu młodzieży nie jest ważny, aczkolwiek dążenie do zwycięstwa trzeba uczyć od najmłodszego. Wsparcie partnerów jest dla nas bardzo ważne, bo bez nich na pewno byśmy nie dali rady zorganizować tak fajnego turnieju. Przypomnę, że nasz turniej nie jest komercyjny, my nie zarabiamy na tym pieniążków, także chcemy tylko stworzyć jak najlepsze warunki dzieciom do uprawiania dyscypliny, do rywalizacji z najlepszymi, także bez partnerów na pewno byśmy nie dali rady. Chcemy, żeby nasz turniej się rozwijał i żeby to był najmocniejszy turniej, przynajmniej na razie w naszym regionie, czyli na północy. Z biegiem lat będziemy walczyć, żebyśmy na pewno byli liczącym się turniejem w kraju.